Szczęść Boże wszystkim słuchającym. Maryjo, Matko Boga i nasza, zapraszam Cię z Duchem Świętym. Pomóż nam otworzyć nasze serca, abyśmy przyjęli Słowo Boże i rozważali je w sercach. Pragnę przeczytać orędzie z 28 października 1993 roku i słowa Jezusa. Jesteś w żywym płomieniu boskiej miłości i zostaniesz w nim, bo nigdy nie pozwolę Ci odejść. Znam Twe serce. Ciemności, które Cię otaczają, przeszkadzają Ci zobaczyć w nim skarby moich łask. Dla ludzkości nadchodzą ciemne dni. To, czego ludzie spodziewają się po nauce, jest często zgubą dla duszy. Zaprawdę powiadam Ci, nic nie powinno sprzeciwiać się Bogu. To, co dzieje się teraz, to drgawki osaczonej bestii. W niebie aniołowie zasłaniają sobie twarz, niebieskie wojsko jest w gotowości. Nie chcę czynić z Ciebie zwiastuna nieszczęścia. To nie jest Twoja misja. Chcę niezniszczalnej cząstki miłości. Jesteś smutna, moje dziecko, a ja jeszcze bardziej niż Ty, bo moja godzina zbliża się i wkrótce, jeśli świat nie przestanie mnie obrażać, nie będę już mógł opóźniać mojej interwencji. Bądź ziarnem, zarodkiem dla powstania nowych, najmniejszych. Dam wam broń, by zwyciężyć wroga. Bądźcie rozsądnie miłosierni. Niech wasza łagodność nie będzie znakiem słabości. Prawda ma swe prawa, które trzeba szanować. Nie martw się swoją wrażliwością. Moja jest obdarta ze skóry przez ludzką hipokryzję. A ja czuję się samotny wobec nich. Och, moja córko, jak bardzo pozory są czasami mylące. Pewnego dnia z nieba spadną łaski i kary. Niczym małe kurczęta, jak najszybciej schrońcie się pod opiekę tej, która nie przestaje was przyzywać. Przytulcie się jedni do drugich pod jej skrzydłami. Jesteście tak mali i bezsilni wobec nędzy tego świata. Wasze skrzydła są jeszcze pierzem, jak u małych kurcząt. Musicie jeszcze wzrastać w cieple matczynego serca. To konieczne, byście przeżyli, bo potwór czyha, aby was pożreć. Pod tym schronieniem niczego nie musicie się obawiać, ale bądźcie posłuszni, nie rozbiegajcie się. Pozwólcie, by wasza matka wychowała was na dzieci światłości. Ona tak bardzo was kocha, moi najmilsi, moi najmniejsi. Ona czyni z was obrońców zranionej miłości. Następne nagranie z 5 września 1980 roku. Małgorzata. Chcę zachować nadzieję biedaka, ufność maluczkich, kotwicę wiary, miłość miłości. Z tymi darami otrzymanymi od boskiego miłosierdzia oddalę strach przed tym, co nadchodzi. Z ich pomocą schronię się w sercu mojego Boga. Gdzie znalazłabym lepsze schronienie? A tam, gdzie pragnę się schronić, nie ma innego. Serce Boga jest i pozostanie arką, w
której szukać będą ochrony wszystkie małe dusze. Poprowadzę je do tego błogosławionego miejsca i po wielkim dniu Pan otworzy na oścież bramy swojego miłosierdzia. Wyjdziemy i zbudujemy oczyszczony świat, w którym królować będzie jako władca absolutny miłość. Bestia nieczysta, która panuje nad dzisiejszym światem, zostanie odrzucona do otchłani rozwartej przez gniew Boga, przepaści, z której się nie wraca. Pokój, radość, miłość kwitnąć będą na całej ziemi. Światłość Boga rozleje je pod pięknym niebem chwały. W tych chwilach, które przeżywam, nie potrafię już modlić się, ale umiem jeszcze kochać. I chcę kochać cały świat i aż poza życie na ziemi, aż po życie, które się nie kończy. Kolejne orędzie z 16 kwietnia 1992 roku, Wielki Czwartek. Jezus mówi do nas: ja jestem światłością i nie znajduję już miejsca w sercach pogrążonych w mroku. W ogrodzie widziałem ich i wiedziałem, że moja ofiara będzie życiem dla wielu, ale niestety widziałem również, że będzie ona bezowocna dla wielkiej liczby. Zadrżałem ze strachu przed okropnym cierpieniem, które było już tak blisko. I gorzko płakałem. Odczułem wielki ból w ludzkiej naturze, ciele żywym, wydanym, poświęconym, ofiarnym. Już wtedy moja dusza oddzieliła się od mego ciała, ponieważ chwila była już bliska, w której miałem powrócić do Ojca. Widziałem Cię, małe światełko w ciemnościach, które okrywało moje oczy pełne łez. Jeszcze dzisiaj jesteś tam, wierna przy mnie i oczekująca ze mną godziny ofiary ponowionej. Czy wiesz, że Ty byłaś zawsze moim pocieszeniem? I dlatego masz udział w moim odkupieniu. Ty, którą chciałem jako małą współodkupicielkę. Mój mały kwiatku miłości. Minęły wieki, zanim Ty przyszłaś na świat. Dzisiaj mówię z Tobą, ponieważ nadszedł czas, aby Cię zapytać. Czy chcesz pójść za mną? Potrzebuję Twojego tak. Ty mi nie odmówiłaś. Moja maleńka, Ty cierpisz i jesteś przytłoczona przez cierpienie. W ten sposób lepiej rozumiesz moje cierpienie. Otwórz Twoje dziecięce serce na Twego Boga, a ja otwieram moje na dziecko, które sobie obrałem. O, współczesny, okrutnie, o, świat współczesny okrutnie ponawia cierpienie przeżyte przez Syna Człowieczego, utrwalone w trwodze i osamotnieniu. Są i będą ponawiane uderzenia, obelgi, oplucia, wszystko, czego doznałem bez użalania się. Będą krzyczeć na mnie, ale nagromadzili w samych sobie moją świętą sprawiedliwość. I jeśli oczyszcza ona jednych, to wiele innych nie będzie zbawionych. Będą oni na krzyżu, ale krzyż ten będzie ich krzyżem, wybranym przez nich i doświadczą tego krzyża, ponieważ wyrzekli się Boga, aby stanąć po stronie idola w zatraceniu. Nie opuszczaj mnie, moje dziecko, w tej chwili. Bądź obecna razem z moją matką, świętym Janem
i moimi wiernymi. Małgorzata odpowiada: w czasie tego wielkiego tygodnia cierpiałam razem z Nim i niczego innego nie prosiłam dla siebie, jak tylko siły w tym uczestnictwie i miłości w dawaniu. Jezus odpowiada: małe dziecko, pewnego dnia rozradujesz się. Ja jestem radością. Czy rozumiesz to? Ja łączę wrażliwość szczególną Twego Ojca z Twoją w radości i cierpieniu. Bądźcie obecni razem, aby w ostatniej sekundzie moje spojrzenie wzruszone dostrzegło Was poprzez moje łzy i aby moje błogosławieństwo spoczęło na Was. Wy bowiem kochacie mnie bardziej niż siebie samych. Dlatego daję Wam moje życie w cierpieniu i radości.